No, Freitag już w roli widza. Dla Żyły też jest to najlepszy wynik w karierze, jeśli chodzi o Willingen. Był tu 10 zeszłej zimy, a teraz już popatrzmy na Eisenbichlera i Niemiec przekracza 130 metrów, ale tak daleko jak Piotr Żyła nie ląduje. Miał nad naszym reprezentantem przewagę 0,9 punktu, osiąga 134 metry, no więc już tylko na podstawie odległości można powiedzieć, że z Żyłą przegra. I ma znacznie słabsze noty. No jedyne co na korzyść Niemca to to, że mniej punktów będzie miał odjętych za wiatr. Niecałe 3 punkty. Mniej, a więc to będzie wyrównane punktami za styl. Przegra z Żyłą. Tak, nawet z Norwegami. Tak jest. Jest lepszy od Kota. O pół punktu. No ale mimo wszystko.